Dzień dobry, witam Cię na pierwszym wykładzie kursu Protisty. A zatem przed Tobą ogólna charakterystyka tej grupy. Jeśli zaś chodzi o sam program tego spotkania, nie jest on przeładowany. Mamy tak naprawdę do przeanalizowania dwa punkty. Pierwszym jest ogólna charakterystyka właśnie protistów. Podam tutaj po prostu cechy ogólne tej grupy, przedstawicieli tej grupy. Punktem numer dwa naszego spotkania są problemy z systematyką protistów. Tutaj postaram Ci się oczywiście tylko zasygnalizować na poziomie szkoły średniej, z jakimi kłopotami borykają się naukowcy próbując uporządkować świat takich właśnie organizmów. Spotkanie zakończy oczywiście standardowe, krótkie podsumowanie. Zatem, skoro wiadomo, co mamy robić, bierzemy się już do pracy. Przechodzimy zatem teraz do pierwszego punktu, który musimy poddać analizie, czyli przyjrzymy się powstaniu, występowaniu i cechom, mam nadzieję, specyficznym grupy protistów. Na początek, sprawa powstania. Otóż tutaj trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że niewiele wiemy o powstaniu protistów. To jest grupa bardzo stara. Istnieją datowania, które sugerują, że pierwsze protisty powstały już w prekambrze i to mniej więcej 2,1 miliarda lat temu. To bardzo, bardzo dawna. Nie mamy z tego czasu, szczerze mówiąc, praktycznie żadnych skamieniałości. Mamy za to z okresu z okresów późniejszych. Przykładem mogą być właśnie białe, wapienne klify w Dover w Anglii. Słynne białe klify, notabene to od nich wzięła się nazwa Albion. Wracając zaś do biologii. Składnikiem kredy budującej klify, kreda to skała osadowa, otóż składnikiem jest kalcyt. Ten kalcyt jest zaś składnikiem mikroskopijnych pancerzyków otwornic. I te otwornice, kiedyś, powiedzmy sobie, kiedy właśnie opadały na dno, dawno-dawno temu, utworzyły takie właśnie skały osadowe o dużej mięszości. Skały osadowe takie występują nie tylko w Anglii, występują także w Polsce. Wystarczy wspomnieć teraz złoża w okolicach Hełmaczy czy Zamościa. Pokażmy więc, może, jeszcze tylko współczesną mikrofotografię. To jest pancerzyk otwornicy pod mikroskopem elektronowym e scanningowym. A zatem, ogólnie, grupa jest bardzo stara. Uważa się, że protisty są po prostu bezpośrednimi potomkami pierwszych eukariotów. Występowanie teraz. Spójrzmy zatem. Otóż, generalnie rzecz biorąc, protisty związane są ze środowiskiem wodnym. I chodzi tutaj oczywiście zarówno o wody morskie słone, jak i wody słodkie. Najwięcej występuje protistów w wodach morskich, ale w wodach słodkich jest ich też dużo. Dodajmy do tego, że część protistów przystosowała się do funkcjonowania na lądzie w warunkach, w miejscach o bardzo dużej wilgotności. Dodajmy teraz do tego jeszcze pasożyty. O tutaj pokazujemy to oczywiście tylko symbolicznie i otrzymamy grupę o bardzo dużym stopniu rozpowszechnienia. Przejdźmy zatem teraz do cech charakterystycznych grupy i tu sobie trzeba od razu powiedzieć jedną rzecz. Będzie z tym duży problem. Mianowicie spójrzmy na listę, którą przygotowałem. Otóż po pierwsze, protisty są eukariotami. Tylko, że to nie jest cecha specyficzna. Co dalej? Są jednokomórkowcami, rzadziej są formami kolonijnymi, albo nawet wielokomórkowcami. Z tym, że to też nie są cechy specyficzne. Sygnalizuje to tylko, że protisty mogą osiągać różny poziom organizacji ciała, z tym, że nigdy nie tworzą zróżnicowanych tkanek. Będziemy do tematu organizacji ciała protistów wracać jeszcze wielokrotnie, w tym także na następnym slajdzie. Zatem w tej chwili stwierdzamy tylko, że mamy tutaj różny poziom organizacji ciała, ale są to eukaryonty o niezbyt skomplikowanej budowie. Świadczy o tym właśnie brak zróżnicowanych, silnie zróżnicowanych tkanek. Kolejna cecha. Otóż protisty są organizmami samożywnymi, bardzo dużo jest także cudzożywnych. Niektóre są miksotrofami, czyli mogą się zachowywać jak samożywne organizmy lub przechodzić na cudzożywność. Też o tym jeszcze będzie mowa, natomiast teraz zauważmy, że to nie są cechy specyficzne. I tutaj pojawia się konkluzja ostateczna. Otóż protisty nie mają żadnej specyficznej zaawansowanej cechy ewolucyjnej. I to jest pierwsze z problemów, o których trzeba pamiętać, kiedy mówimy o protistach. Teraz pozostaniemy jeszcze, tak jak sygnalizowałem przy problemie poziomu organizacji ciała tych organizmów. Otóż w tej chwili przedstawię ci ciut dokładniej jakie te poziomy są. Wprowadzimy sobie także jedno ważne pojęcie, jeden ważny termin. Natomiast trzeba pamiętać, że kiedy mówimy o poziomach organizacji protistów, to po pierwsze, trzeba pamiętać, że podobne poziomy organizacji, niekoniecznie takie same, ale podobne, osiągają też inne organizmy. Takie jak grzyby, dalej, zielenice i krasnorosty. A uwaga, częściowo także Prokająty. Druga sprawa, o której trzeba tutaj wspomnieć, to fakt, że te poziomy będziemy dokładnie analizować nieco później w tym kursie. Natomiast teraz po prostu wymienię sobie najważniejsze formy. Wiesz już, że są to formy jednokomórkowe. Tutaj widzimy o właśnie pojedynczą komórkę, która stanowi cały organizm. Dalej organizmem może być też pojedyncza wielojądrowa komórka, czyli po prostu komórczak. Kolejnym poziomem organizacji są formy kolonijne. Tutaj pokazujemy taką kolonię. Wreszcie mamy do czynienia z formami wielokomórkowymi. I tutaj jeśli chodzi o protisty, to wyróżnić można trzy, formalnie oczywiście trzy poziomy tych form wielokomórkowych. Narastające. Najprostszą budowę mają plechy nitkowate. Tu w tym miejscu pokazujemy na razie, tylko sygnalizujemy właśnie obecność plechy nitkowatej. Następnie wyższy poziom organizacji reprezentują plechy niby tkankowe, czyli plektan Znak równa się, oznacza synonim, ale jest to taki skrót nieformalny. Plechę plektan hematyczną, pokazujemy w tym miejscu. I wreszcie najwyższy poziom organizacji reprezentują plechy tkankowe. Tutaj widzimy przekrój przez taką właśnie plechę tkankową. I teraz pojawiają się dwa kolejne problemy. Pierwszym jest samo pojęcie plechy. Otóż plecha z łacińskiego talus, co można tłumaczyć jako taką gałązkę, to ogólnie rzecz ujmując, słabo zróżnicowane, wegetatywne ciało protistów, uwaga, grzybów i roślin pierwotnie wodnych. Przy czym... Plecha cechuje się tym, że nigdy nie tworzy tkanek, ale mamy coś takiego jak plechy tkankowe. I z tym problemem zmierzymy się za chwilę, to znaczy w następnej, na następnej lekcji. Teraz zaś, skoro ukuliśmy sobie pojęcie plechy, to ograniczmy sobie zakres, jakby to powiedzieć, znaczenia tego pojęcia plecha. Otóż w botanice szeroko rozumianej plecha to ciało właśnie prostego wielokomórkowego eukarionta. Dalej plechą są także formy kolonijne, a nawet komórczaki. Są wreszcie i takie materiały źródłowe, można do nich dotrzeć, gdzie formy jednokomórkowe nazywane są po prostu ciało nazywane jest tutaj plechą. My proponujemy uporządkowanie tego wszystkiego. Kiedy ja będę mówił o plesze, będę miał na myśli formy wielokomórkowe, to co pokazujemy tutaj w ramce. Czyli nasza plecha to jest to samo co tak zwana plecha właściwa. Odrzucamy, ale to jest oczywiście nasza decyzja, odrzucamy dla jasności formy kolonijne i komórczaki. Zatem można byłoby powiedzieć teraz, że protisty osiągają następujące poziomy organizacji jednokomórkowców, w tym także komórczaków, dalej form kolonijnych i część z nich, tych najwyżej organizowanych, wytwarza plechy. Zostaje nam teraz jeszcze jedna kwestia wstępna, mianowicie podział protistów na grupy. Najprawdopodobniej podział ten znasz. Otóż w obrębie protistów wyróżniono roślinopodobne, dawniej były to glony, a w każdym razie część glonów. Wreszcie drugą grupę tworzą protisty zwierzęce, dawniej nazywane po prostu pierwotniakami, i wreszcie trzecia grupa protistów to protisty grzybopodobne, które po prostu przypominają grzyby. I tutaj mamy kolejny duży problem, mianowicie przed tobą klasyczny podział organizmów na pięć królestw. Tutaj widzimy protisty, wreszcie rośliny, zwierzęta, grzyby. I teraz organizmy, które kiedyś klasyfikowano jako rośliny, wydzielono po prostu, ponieważ one przypominają pod pewnymi względami rośliny, ale roślinami nie są. I właśnie wrzucono do tego worka ogólnego protistów. To są właśnie protisty roślinopodobne, tylko podobne. Dalej, z królestwa zwierząt wyłączono jednokomórkowce, wyłączono pierwotniaki i też wrzucono je, za przeproszeniem, do worka protistów. Wreszcie, organizmy, które przypominają pod pewnymi względami grzyby, ale grzybami nie są, wyłączono z królestwa grzyby i znowuż wrzucono do tego worka pod tytułem protisty. Tak więc, Protisty to generalnie rzecz biorąc taka tymczasowa, tak naprawdę, kategoria, która grupuje organizmy eukariotyczne o prostej budowie, które nie są roślinami, zwierzętami czy też grzybami. Mamy tutaj więc bardzo nieprecyzyjną definicję i będziemy musieli się z nią zmierzyć. Dlatego w naszych wykładach, jakkolwiek będziemy się posługiwać takimi określeniami jak Protisty roślinopodobne, zwierzęce czy też grzybopodobne, ale jednocześnie pozwolę sobie wprowadzić bardziej współczesną systematykę, inny, nowoczesny podział. On jest dużo trudniejszy, ale myślę, że poznanie tego podziału ułatwi ci tak naprawdę naukę. Z tym, że tym zajmiemy się w następnej części tego wykładu. Przejdziemy teraz do drugiej, zasadniczej części naszego dzisiejszego spotkania, gdzie zgodnie z tym, co już zasygnalizowałem, zmierzymy się z problemami związanymi z systematyką protistów. Tak jak już to zresztą mówiłem, są to zagadnienia ciekawe, ale trudne. Z czego natomiast bierze się cały kłopot? Otóż, utylitarny podział protistów na roślinopodobne, zwierzęce i grzybopodobne jest skutkiem takiej, powiedzmy sobie, bezradności. W końcu są organizmy, które są eukariontami prostymi, które są generalnie rzecz biorąc fotoautotrofami, choć nie zawsze, wykazują cały szereg innych podobieństw do roślin, ale które tak naprawdę roślinami nie są. No i w związku z tym, właśnie wrzucono je do protistów. Podobnie z pierwotniakami, podobnie było z protistami grzybopodobnymi. Ani to grzyby, ani to właśnie, ani to właśnie co? No i powstało królestwo, które tak naprawdę jest taksonem sztucznym, polifiletycznym. Rozplątanie tego dylematu, w jaki sposób to wszystko ująć, wymaga wprowadzenia nowoczesnej systematyki. W szkole średniej się tego nie robi. My jednak, po długich dyskusjach, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pewnych elementów tej nowoczesnej systematyki. Dlaczego? Dlatego, że podziałowi temu konwencjonalnemu przeczą następujące badania. Wyniki badań genetycznych, szczególnie badań rRNA, ale nie tylko. Dalej, budowa wici. Kolejna sprawa to budowa jądra komórkowego. O tych elementach w szkole średniej się nie mówi, ale powiedzmy sobie szczerze, wyraźnie widać, że te konserwatywne części komórki inaczej dzielą protisty. Następny problem to budowa chloroplastów. Interesować nas będzie liczba błon osłonek chloroplastów, i tutaj okazuje się, że da się też grupować protisty no, w sposób taki dokładniejszy niż tutaj w tym podziale bardzo ogólnym. Do sprawy powstawania chloroplastów u protistów jeszcze będę wracał. Teraz wracamy zaś do problemów. Mianowicie kolejnym są barwniki fotosyntetyczne, czyli różnice biochemiczne na poziomie bardzo podstawowym, dlatego że fotoautotroficzne protisty, jak się okazuje, mają różne wyposażenie pod względem barwników, które uczestniczą w fotosyntezie. Kolejna sprawa to sposób odżywiania się. Ja w tej chwili już tylko zasygnalizuję problem taki. Część protistów roślinopodobnych to są organizmy heterotroficzne. O miksotrofach nie wspomnę. Tak więc mamy tutaj kolejny problem, ale to nie jest ostatnia sprawa. Następną są substancje zapasowe. Otóż protisty gromadzą jako materiał zapasowy różne substancje organiczne i da się ten rodzaj substancji zapasowych wykorzystać do grupowania protistów. Mamy zatem taką sytuację. Cały szereg wyników badań genetycznych, badań cytologicznych, badań fizjologicznych i biochemicznych powoduje, że patrzenie na protisty, jak na taką grupę powiedzmy sobie prostych eukaryontów, no, jest czymś dalece niewystarczającym. A zatem, a zatem pan Jacek narysował kladogram, który przedstawia supergrupy eukariontów. I teraz ja Ci pokażę, jakie supergrupy nas teraz będą interesować, i wymienię jedną, tylko jedną cechę przedstawicieli supergrup, która to cecha, powiedzmy sobie, z grubsza pozwala wyróżnić taką, a nie inną supergrupę. Zacznijmy jednak od tych supergrup, które nas teraz interesować nie będą. Na początek archeplastida to są eukarioty. Autotroficzne, fotoautotroficzne, które ogólnie, ogólnie szeroko możemy nazwać po prostu roślinami. Co dalej? Dalej nie będą nas interesować przedstawiciele opistokąta, dlatego że to są grzyby albo zwierzęta. Będzie kurs na temat mychologii, to znaczy już jest. Jest też kurs na temat zwierząt, czyli zoologii, i tam sprawa opistokąta wróci. Na kursie botaniki natomiast zajmiemy się pojęciem archeplastydów. Natomiast teraz, kiedy rozmawiamy o protistach, trzeba będzie wspomnieć o pięciu innych supergrupach. Na początek, ekskawata. Grupa najtrudniejsza do zdefiniowania, i przyjmijmy w tej chwili, że jej nazwa wzięła się stąd. Że przynajmniej część prymitywnych przedstawicieli, którzy tutaj zostali zakwalifikowani, ma taką charakterystyczną bruzdę. To jest taki wykop, jeśli tak można powiedzieć, taki rowek, czyli zagłębienie, stąd zresztą ekskawata, które to zagłębienie służy pierwotnym przedstawicielom tej grupy do pobierania pokarmu. Żeby było ciekawiej, zwróć uwagę, że do ekskawata zaliczono tak zwane wiciowce zwierzęce, kiedyś klasyfikowane po prostu jako pierwotniaki i zaliczono to także eugleniny, które kiedyś były klasyfikowane po prostu jako glony. Czyli mamy w obrębie jednej grupy organizmy, które są typowo heterotrofami i takie, które są generalnie nie całkowicie, ale generalnie są autotrofami. Eugleniny mają chloroplasty. Tutaj białą strzałką pokazujemy, że Tutaj nastąpiła endosymbioza wtórna. Ja, tak jak powiedziałem, będę do tego jeszcze wracać. W każdym razie mamy pierwszą supergrupę, która grupuje jednokomórkowce o takich no, specyficznych cechach budowy. Ja o tej bruździe wspominałem, ale warto też zauważyć, że tutaj będą organizmy też, które często mają uproszczone albo w ogóle wtórnie utraciły mitochondria. Tutaj są najczęściej wiciowce, ale są także pełzaki. No w każdym razie nie chciałbym tego rozwijać. Zasygnalizuję po prostu, że przygotowaliśmy specjalną tabelę, która zostanie dołączona do kursu i dla tych bardzo, bardzo zainteresowanych tych cech będzie więcej. Natomiast teraz wróćmy do kwestii podstawowych. Mamy ekskawata, pierwszą super grupę. Kolejna supergrupa, która nas teraz musi interesować, to stramenopile, czyli stramenopiles po łacinie. Co ciekawe. W obrębie stramenopiles znowuż mamy taką sytuację, że są tutaj grupy, które kiedyś były klasyfikowane jako glony. Okrzemki, złotowiciowce, brunatnice wreszcie. I do stramenopili zaliczono także lęgniowce, czyli protisty grzybopodobne. Otóż dla stramenopili charakterystyczna jest budowa wici. Otóż łacińskie stramineus oznacza tyle, co coś zrobione ze słomy. A piles to po prostu włosy. Otóż wici stramenopili są pokryte takimi charakterystycznymi włoskami, mastygonemami. I to jest cecha charakterystyczna dla tej grupy. Oczywiście część stramenopili wtórnie traci wici, na przykład wegetatywna postać okrzemek, co nie zmienia faktu, że to jest grupa monofiletyczna, tak sądzą współcześni systematycy. No dobrze, zostawiamy zatem stramenopile, a i nie, nie zostawiamy ich jeszcze. Otóż warto tutaj zauważyć, że stramenopile grupują protisty o bardzo różnych poziomach organizacji ciała. Znajdziemy tutaj jedno komórkowce, ale znajdziemy tutaj także bardzo rozbudowane plechy tkankowe brunatnic. Dobrze, natomiast przejdziemy teraz do kolejnej supergrupy, mianowicie do alveolata. I tutaj znowuż mamy taką sytuację, że do alveolata zaliczono sporowce apikompleksy, które były kiedyś klasyfikowane po prostu jako pierwotniaki, tak samo zresztą orzęski. I uwaga, do tejże grupy zaliczono tobołki, które generalnie są glonami. Natomiast jeśli chodzi o cechę wspólną alveolata, to jest to obecność takich charakterystycznych, obłonionych, niewielkich pęcherzyków pod powierzchnią błony komórkowej. Te pęcherzyki to alveole, i stąd nazwa alveolata. Czas teraz na czwartą supergrupę protistów, mianowicie Rizaria. Od greckiego Riza, co oznacza korzeń, wiemy, że są to organizmy, które generalnie no można by nazwać korzenionuszkami. To znaczy, ściślej mówiąc, one wytwarzają niby nóżki, czyli pseudopodia, tylko że są to niby nóżki, pseudopodia, takie nitkowate, bardzo cienkie. Do Rizaria zaliczono promienice i otwornice, czyli po prostu kiedyś pierwotniaki. Została nam już tylko jedna supergrupa, piąta. Są to amebozoa. I do amebozoa zaliczono formy ameboidalne, jednokomórkowce, także, także komórczaki, które mają ciało nagie i wytwarzają pseudopodia, tylko takie masywne, czyli niby nóżki. I tutaj mamy właśnie ameby. Co ciekawe, do amebozoa zaliczono także śluzowce, czyli protisty grzybopodobne. A zatem. Jeszcze raz. Mamy pięć grup. Ekskawata, stramenopile, alveolata, risaria, amebozoa. I dopiero takie ujęcie pozwoli nam we właściwy sposób podchodzić do problemu systematyki protistów. Omówienie poszczególnych typów, poszczególnych grup, to sprawa kolejnych lekcji naszego kursu. Teraz ja tylko chciałem zasygnalizować właśnie tą nową systematykę i chciałem Ci po prostu przedstawić no, jedną kluczową cechę charakterystyczną dla wszystkich, znaczy po jednej cesze charakterystycznej dla tych super grup, mając świadomość, że jest to spore uproszczenie. Czas teraz na krótkie podsumowanie naszego wstępnego wykładu, bardzo, bardzo ogólnikowego na temat protistów. Myślę, że z tego wszystkiego trzeba zapamiętać rzeczy następujące. Protisty, połacznie protista, to proste organizmy eukariotyczne, które osiągają różne poziomy organizacji. Najprostszą budowę mają oczywiście jednokomórkowce. Potem mamy formy kolonijne, wreszcie mamy wielokomórkowe plechy. Przypomnę, że przyjęliśmy, iż plecha to po prostu ciało wielokomórkowego protista lub grzyba. Co dalej? Protisty, nawet te najwyżej organizowane, nigdy nie tworzą zróżnicowanych tkanek, nie tworzą też organów. To wszystko się wyjaśni już wkrótce. Teraz zaś zauważmy, że protisty są przede wszystkim organizmami wodnymi, chociaż pewna ich liczba występuje w bardzo wilgotnych siedliskach lądowych, a niektóre żyją we wnętrzu ciała innych organizmów. Tutaj sygnalizujemy, że są pasożytami roślin lub zwierząt, natomiast chyba trzeba byłoby tak naprawdę tutaj dopisać, że znajdziemy tutaj także symbionty. Oczywiście, które są symbiontami, też wszystko w kolejnych wykładach. Teraz zaś przypomnijmy, że. Protisty nie mają żadnej specyficznej, zaawansowanej cechy ewolucyjnej i to powoduje, że są bardzo trudne do charakteryzowania, dlatego że wyodrębnienie ich spośród innych eukaliontów po prostu napotyka na spore problemy. Do protistów, które są sztuczną jednostką taksonomiczną, to jest królestwo, które można określić jako grupę polifiletyczną. Otóż do protistów zaliczono takie taksony, które tworzą supergrupy: Excavata, Stramenopile, Alveolata, Rizaria i Amebozoa. Do tej nowoczesnej systematyki będę nawiązywał. Tym niemniej pamiętajmy, że obowiązujecie ten bardzo prosty podział na protisty, roślinopodobne, zwierzęce i wreszcie grzybopodobne. Pozostaje mi więc już tylko podziękować Ci za udział w tym szczerze mówiąc bardzo ogólnikowym wykładzie. Zapraszam Cię już na wykład następny i obiecuję, że tam będzie dużo, dużo więcej konkretów.